Dzień dobry, drodzy przyjaciele. To po polsku, a po angielsku hello my friends, my dear friends. We are at Warsaw Chopin Airport and we are going for our new journey to Netherlands. Moi drodzy, kolejny football trip z Elvibetem. Witeze Arnhem kontra Volendam. Spotkanie holenderskiej Eredivisie. Bardzo ciężko było tam znaleźć hotel, bo okazuje się, że będą tam różne rocznice związane z II wojną światową. Te zażyłości historyczne są polsko-holenderskie bardzo mocne. Mam nadzieję, że nie trafię na takiego sympatycznego pana jak ostatnio, jak wracaliśmy, którego Spielberg uwiecznił. Trzymał gołe stopy od moich stóp. Około ile Spielberg? 5 cm? Wynajęliśmy domek. Będzie to domek nad jeziorkiem. No i widzimy się już na miejscu, kiedy już zmęczeni po trudach lotu dolecimy tam i będziemy się rozlokowywać. Dzisiaj taki pierwszy dzień mocno organizacyjny. Chcemy zrobić delikatne zakupy. Będziemy działać. Będziemy tam z kamerą. Chodźcie z nami. Goede avond, czyli po holendersku dobry wieczór. Musieliśmy odnaleźć ten domek. Musieliśmy w tym domku przede wszystkim znaleźć klucz, wpisać odpowiedni kod, że jest mikrofala, że jest telewizja satelitarna, że jest niesamowicie przestronna łazienka, dwie sypialnie, ale że nie ma ręczników. Nie będziemy się wycierać. Po prostu dzień brudasa, nie będziemy się myć. Jesteśmy na obrzeżach Arnhem, około 7-8 km od centrum. Olbrzymie podziękowania dla Cichego, dla naszego patrona, który odebrał nas z lotniska, ale przede wszystkim zawiózł nas tutaj w ten trudny, niedostępny teren. Są polskie rejestracje, są Polacy. Musimy teraz poznać logistykę, sprawdzić, gdzie są autobusy, gdzie są przystanki i będziemy stamtąd jeździć po całym mieście. Jutro na śniadanie kucharz Wąs serwuje jajecznicę na bekonie. Generalnie nie przeliczamy ze złotówek. Spielberg cały czas mówi, słuchaj, to tyle złotówek. Nieważne. No i co, życzymy wam dobrej nocy, a my będziemy delektować się tym powietrzem holenderskim. W planie mamy też, zdradzę, wieczorem pizzę w stylu nowojorskim. Mają nam dowieść, jak dowiozą, to otrzymają zapłatę, a jak tu nie dojadą, to nie dostaną. I tyle. Moi drodzy, zaczynamy pierwszy dzień zdjęciowy. Jesteśmy w Holandii, idziemy z naszego kempingu, można powiedzieć, na przystanek, bo jedziemy do centrum. Bardzo fajne, malownicze tereny. Dużo ptactwa. Obok nas jeżdżą oczywiście cykliści, bo Holandia jest to kraj rowerzystów. Dzisiaj naprawdę fajnie, mimo że trochę chmur, ale poranek dość rześki. Będziemy korzystać z komunikacji miejskiej. Mamy takie magiczne karty transportowe, które działają w całej Holandii. Bardzo dużo Tesli, samochodów elektrycznych. Zmierzamy na przystanek i jedziemy do centrum. Hello my friends, kącik ornitologiczny. Zmierzamy do parku Sonsbrick. Z jednej strony centrum, wysiedliśmy na głównym przystanku, a z drugiej strony woda. Jakieś takie dziwne biało, te kaczki mają białe dzioby, takich w Polsce nie ma na pewno. Łąki, tereny zielone. Idziemy do środka, idziemy do 18-wiecznego parku Sonsbrick. No, wieczorem będzie mi bolała noga. Bardzo duży miks kultur, to widzimy na ulicach. Praktycznie ludzie ze wszystkich zakątków świata. Dlaczego? Bo pamiętajmy, że kiedyś Holandia była krajem kolonialnym. No i stąd tak dużo różnych nacji właśnie w Holandii. Coś dla fanów różnego typu wodospadów, ale przede wszystkim dla tych, którzy mają klaustrofobię. Grotte Waterfall. Chłopaki siedzą w środku na ławeczce. Unosi się tam zapach nie wody. Jest tutaj zielono, jest tutaj dużo roślin, więc ten zapach jest roślinny. I patrzą sobie, jak ten woda kapie z tego wodospadu na ziemię. Relaksują się w ten sposób i dzięki temu to popołudnie spędzają w miły sposób. Moi drodzy, krótki pit stop i podsumowanie trzech parków, które zwiedziliśmy. Ponad 8200 kroków zrobione, mimo że jeszcze nie ma 13. Ostatni z nich, Gulden Bodem. Wcześniej park Cypendal i główny park Sonsbrick, który w Arnhem skupia wszystkich rowerzystów, wielbicieli joggingu, tych, którzy spacerują
Można tam zobaczyć niesamowite ogrody, pójść do herbaciarni, sympatyczny pałac, ale spotkaliśmy też kilku miłośników przyrody. Lubią kolor zielony, lubią roślinność. Przyszli do tego parku po prostu, żeby po trudach tygodnia posłuchać szumu liści. Sympatyczny wodospad, jest dużo kaczek. Generalnie wszystko to, co pomaga nam nabrać pozytywnej energii. Chcemy Wam pokazać Muzeum Rowerów, bo Holandia stoi rowerami. Ilu jest rowerzystów w Holandii? Bo myślę, że prawie każdy Holender to jest zapalony cyklista. Lecimy! Moi drodzy, jesteśmy w Muzeum Rowerów Górskich w Arnhem. Historyczna podróż, najstarszy z tych rowerów pochodzi z 1982 roku. Wcześniej nawet one nie były nazywane górskimi. Były to takie rowery wieloterenowe, gdzie można było zjechać z drogi, pojeździć w trudnym terenie. To, co nam powiedział właściciel, co jest ważne, wchodzicie tutaj za darmo, możecie tutaj dostać pierwszą pomoc rowerową, czyli złapiecie gumę, coś się stanie, oni Wam tutaj pomogą. Oni nie sprzedają tego sprzętu, tylko go kolekcjonują. Wiele osób jeszcze im przynosi ten sprzęt. Prawie 800 eksponatów znajduje się rowerowych tutaj w tym muzeum. Panasonic, proszę bardzo, rower Panasonica. Całkiem ciekawe eksponaty. No i przypomina mi się czas, kiedy dostałem rower górski na komunie. Był on taki fajny, tęczowy jak tutaj. Po roku czasu niestety pękł mi na pół, rama mi pękła i nie byłem w stanie jeździć. Cel dla tego muzeum zdobycie jest 1001 eksponatu rowerowego. I z czego żyją, skoro jest wszystko za darmo? Możemy się tutaj napić wody, możecie wypić kawę, możecie wypić piwko, a komercyjnie dzisiaj na przykład jesteśmy świadkami jednej z imprez. Duże firmy organizują tutaj eventy i wtedy muzeum czerpie z tego zyski, bo poza tym działa na zasadzie non-profit. Ciekawe, że pokazywał nam, że nie ma już miejsca w tym muzeum na kolejne rowery, ale ostatnio w jakimś tam rozliczeniu jego znajomy nie wręczył mu kasy, tylko wręczył mu 11 dodatkowych rowerów i mimo, że już nie miał wcześniej miejsca, to serce mu po prostu powiedziało nie, ty musisz te rowery jakoś tutaj przyjąć i jakoś je tutaj umieścić. Ale miejsce naprawdę warte odwiedzenia, jak będziecie w Arnhem, Muzeum Rowerów Górskich. Widzieliście tą niebieską rejestrację na skuterku? To jest ciekawostka. Te, które mają niebieską, rozpędzają się do niepotycznej prędkości 25 km na godzinę i można na nich jeździć bez kasku i śmigają tymi samymi dróżkami co rowerzyści, a te, które są na zwykłych blachach, to rozwijają szybsze prędkości i wtedy kask jest, po angielsku, is necessary. Szklane te. To dla tych, co mają... idziemy tam. Yeah. Eusebius Experience Center right now, so we are moving to the top of this church. Yes, that's right, boy. Elevate. Beam, beam, beam. And this, bomb, bomb, bomb. The bigger one and the smallest one. Yes. Może trochę być chory. Tutaj będą za kilkadziesiąt minut obchodzone obchody. Obeszły. Obeszły się smakiem. Przezroczyste takie wyjście, bo już się boję na samą myśl, ale jedziemy. Idź! Pamiętasz, taki, był taki filmik na takim moście chińskim? Poszukasz przeznaczenia, idź. Dalej idź, no nie spadł widać jeszcze. Z kościoła świętego Eusebiusza. No idź, no. Nie patrzę w dół. Ale spójrz kamerą w dół, spójrz, nie bój się. Jest fajnie? Jest sympatycznie, widać most. Możemy już iść? To już mogę stąd wejść? Nie. Dobra, weź ty, pokaż lepiej tutaj krajobrazy, jakie są w Arnhem, a ja już wejdę tam na deseczkę, tak? No, to dziękuję. Jeżeli jesteście wielbicielami historii, oglądaliście O jeden most za daleko, to jest właśnie ten most. To jest właśnie to miejsce, o które toczyły się walki podczas II wojny światowej. Za chwilę wejdziemy do środka, do tego muzeum, gdzie jest wszystko pokazane, dzień po dniu. Jak wyglądały walki. Tutaj za naszymi plecami już orkiestra ćwiczy. Jeszcze nie w surdutach, panie jeszcze nie w garsonkach, bo te obchody dzisiaj około 18-19.
będą przemawiali notable, będą weterani, będą rodziny weteranów. To wszystko dzisiaj akurat w Arnhem, kiedy tutaj jesteśmy. A teraz ostatnie szlify. Pani śpiewa bardzo ładnie. Dużo jest tych wątków historycznych. Jutro będziemy w kilku miejscach, gdzie zobaczymy pokaz m.in. spadochroniarzy. Wszystko jest w trzech językach, jest też po polsku. Dziękujemy Wam, weterani, myślimy o Was. Dla tych wszystkich, którzy są pasjonatami historii. No na pewno dla osób, które się tym nie zajmują, to i które za dużo też nie wiedzą o historii, to jest na pewno interesujące. Ale nie tylko, dla tych też, którzy chcą się delikatnie dokształcić w tej materii, w temacie II wojny światowej. Operacja Market Garden, to wszystko tutaj w Arnhem. Prawie 14 tysięcy kroków zrobionych, a kiszki zaczynają delikatnie marsza grać. Jemy i po trudach tego dnia chwila relaksu na pewno na łonie natury. Finał tego dnia będzie na pewno mocno przyrodniczy. Nigdy nie wykonuję rzeczy nielegalnych, które są nielegalne w naszym kraju. Wjechały startery. Szyneczka parmeńska z mozzarellą, z tymi pomidorkami koktajlowymi. Jest taka promocja, że jak się wybierze trzy dania, czyli starter, główne danie i deser, to niezależnie od tego, co jest w karcie, cała cena to 33 euro. Podoba mi się bardzo Arnhem. Tutaj dużo rowerów. Wszyscy są sympatyczni, wszyscy mówią po angielsku. Miejmy nadzieję, że jutro pogoda dopisze, bo chcemy Wam pokazać spadochroniarzy, którzy będą niedaleko Arnhem lądować. Tak jak było to w 1944. Cieszy mnie to, że w końcu dostarcza jakieś kalorie organizmowi, bo dzisiaj cały dzień chodziliśmy i paliliśmy tylko te kalorie. Piotruś je gulasz. Będzie to gulasz z frytkami, z sosem oczywiście sympatycznym, do tego suróweczka. Schabowego nie było, to sznycla wziął. No tak, no to standardowo. Co to jest za przyprawa? Chyba jakieś goździki tutaj są, naprawdę. Tutaj wszyscy jedzą z takim majonezowym. Bardzo dobre, rozpływa się w ustach mięso. Spielberg też ma to danie wykwintne. Pod spodem jest kapusta. Jest ten kotlet naprawdę solidnych rozmiarów. Crème brûlée. Delikatny. Wykwintny. Chyba najlepszy crème brûlée, jak jadłem. Zawsze jak oglądałem Masterchefa, to się zastanawiałem, czemu oni tak rzadko dają na deser właśnie crème brûlée. Przecież to jest genialny deser, bardzo dobry. Malinka. Miałeś kiedyś malinkę? Wrzuciłem z kina. Nawet nie wiedziałem, że mam. To czasy liceum. Że mi zrobiła malinkę. Ale byłeś w kinie czy na filmie? W kinie. Na filmie. Powoli kończy się nasz pobyt w restauracji. Charakter. Charakter. Ale fajne jest to, że są podgrzewane fotele. Tak. Moje dania były ok. Pokazały charakter. Zmierzamy powoli do naszego przybytku i będziemy się regenerować przed dniem jutrzejszym. Zjadłem szybko? Bardzo dobry. Dziękujemy i mówimy Wam do zobaczenia. Rano. Kilka słów podsumowania odnośnie miejsca, w którym się zatrzymaliśmy w Holandii. Miejscowość tutaj, która jest obok, to jest chyba Lutum, chyba tak to się wymawia. Dwie sypialnie, do tego salon, aneks kuchenny, przestronna łazienka, lodówka, zmywarka. Minusy, bo też były. Idealne miejsce na to, żeby pojechać sobie z ziomkami, ziomalami, taki typ budynku a la bungalow. Ale nie było ręczników, bo nie było. Tego, że cichy nas uratował, mieliśmy te ręczniki. To jest duży minus, bo byliśmy w wielu miejscach i w wielu lokalizacjach. No i ręczniki zawsze były. Mogliby po prostu napisać, weźcie ręczniki, wtedy my byśmy te ręczniki wzięli. Nie ma internetu, internet jest dodatkową opłatą, to też na pewno minus. Takie zadaszenie, takie delikatne patio, można było tam wyjść. Ci, którzy lubią zaczerpnąć świeżego powietrza, mogli tam usiąść, porozmawiać. Były tak zwane nocne Polaków rozmowy. Jednym słowem, więcej plusów jak minusów. Wszystkie inne hotele, wszystkie inne pensjonaty były zajęte przez uczestników tychże właśnie uroczystości. No i kończąc wątek hotelowy, przejdziemy sobie właśnie do tego wspomnianego jeziorka. Zobaczycie, jak wygląda okolica tego miejsca, bo jest bardzo malownicza i wiele osób tutaj przyjeżdża odetchnąć od tego zgiełku miast. I myślę, że wielu Holendrów, i nie tylko, bo widzimy po rejestracjach, są Niemcy, są Polacy, mieszkają tutaj i odpoczywają. Część nawet mieszka tutaj na stałe. Widzimy za moimi plecami jezioro. Wspaniałe miejsce, słonko świeci, można... Jeżeli ktoś lubi popływać, można zarzucić wędkę, ale przede wszystkim posłuchać gęgania tych gęsi. I pytanie do internautów, do widzów, do wszystkich osób, które w tym momencie mnie słuchają
ile tam jest gęsi. Liczyliśmy i zapytaliśmy gospodarza: panie, ile pan ma gęsi? Wczoraj było tyle, dzisiaj może być trochę inna liczba. Ile tych samolotów leci? I jedziemy w te miejsca. Będziemy w drill, będziemy w miejscu, gdzie ma być zorganizowany zeskok spadochroniarzy, czyli spadochroniarze mają tam wylądować. Chcemy też odwiedzić jeden z okolicznych zamków. Plan ambitny, potem mecz na deser. Jednym słowem, prawdziwa, turystyczna, piłkarska sobota w Arnhem. Słyszycie te samoloty? Tutaj za chwilę będą lądować spadochroniarze. Zobaczcie, jest flaga amerykańska, Wielka Brytania, nasza polska flaga, holenderska oczywiście. Jesteśmy w Ede, w miejscu, gdzie podczas operacji Market Garden lądowali spadochroniarze. I dużo ludzi przybyło, mimo że aura jest trochę kapryśna, bo przed chwilą jeszcze padało. Widać jeszcze po mnie, że jestem delikatnie mokry. Są nasi rodacy, są nasi generałowie. Spadochroniarze tutaj lądowali o 9 rano, czy o 10, kiedy my jeszcze byliśmy w drodze i teraz właśnie o godzinie 13. Będzie można coś zjeść, frytkę na przykład z majonezem albo hamburgera, wypić kawę. Kawa nam jest potrzebna, bo mało spaliśmy w nocy. Także musimy zaraz jakąś kawkę uskutecznić. Bardzo duża kierownica. I powiem szczerze, naturalny air condition. Nie ma problemów, ale wydawało mi się na filmach, jak oglądałem Pluton czy inne, że on jest większy w środku. Ale fajny, klasyczny Jeep wojskowy. 40 tysięcy przejechane, maksymalna prędkość 60, 80 litrów oleju wchodzi. I chłopaki wylądowali. Wielkie kobyły te helikoptery z podwójnymi śmigłami. Były asekurowane w asyście Apache, a my idziemy powolutku po pamiątki. Byli spadochroniarze, był desant. Moi drodzy, jesteśmy teraz w drill. Mówię trochę ciszej, bo trwają właśnie obchody 78. rocznicy operacji Market Garden i tego wszystkiego, co działo się tutaj z udziałem generała Sosabowskiego i pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej. Jak sami widzicie, dla lokalnej społeczności jest to dość duża uroczystość. Są tutaj notable, są tutaj miejscowi politycy, ale także bardzo duża delegacja z Polski i kompania reprezentacyjna, która tutaj się zaprezentowała. Generałowie, jest też wnuk generała Sosabowskiego. Fajnie, że udało nam się tutaj dzisiaj być. Przed nami byli tutaj polscy zawodnicy z samego rana, którzy na co dzień grają w Witezę Arnhem. Był Kacper Kozłowski, był Bartosz Białek. Była relacja z tego w miejscowej telewizji. Miejmy nadzieję, że obaj będą mieli okazję się po południu zaprezentować. Grafik mamy niesamowicie napięty i teraz prosto z drill lecimy oglądać kolejny zamek, a będzie to zamek Dornenburg. Brzmi groźnie. Zobaczymy, jak wygląda. Jedziemy tam, bo mamy godzinę 15.11, mecz o 18.00. Musimy wszystko przyspieszyć, żeby zdążyć na mecz. XIII-wieczny, jego początki sięgają właśnie tego wieku. Do XIX wieku był zamieszkały, podczas II wojny światowej niestety ucierpiał, został zniszczony, a obecnie stanowi jeden z najlepiej zachowanych tego typu zabytków w całej Holandii. W Polsce większość zamków to jest jedna, być może druga ściana czy też wieża, a tutaj widać, że w całości zostało to odrestaurowane. W środku znajduje się restauracja, do której za chwilę pewnie zajdziemy. Fajny zamek, jeżeli ktoś lubi takie klimaty rycerskie, zamkowe i będzie w Holandii, w tym rejonie powinien tutaj na pewno zawitać. Zamek ten jest położony w rozwidleniu rzeki Waal i kanału Panderen. Jak jechaliśmy tutaj, widzieliśmy całą masę mniejszych, większych kanałów. I co nam się podobało, że w każdej najmniejszej wiosce boisko sportowe, boisko piłkarskie. I dlatego Holandia jest ciut lepsza od nas w piłkę nożną kopaną nogą. Jest darmowa toaleta, idziemy z niej skorzystać i jedziemy na mecz. Dzisiaj nawet nie mamy czasu na toaletę, dlatego jak jesteśmy w zamku i jest darmowa, trzeba z niej skorzystać. Zdyszany, ale zadowolony. Tak wieje dzisiaj w Arnhem, że czapkę mi zwiało, moją nową bejsbolówkę, którą nabyłem przy okazji rocznicy. Dzisiaj, jak byliśmy w Ede, EDE, a za moimi plecami Gelredom, czyli stadion macierzysty ekipy Witezę Arnhem, Eredivisie z ekipą Volendam. Pomarańczowi już przyjechali, widzieliśmy ich przed chwilą autokar. Chcemy się zaznajomić z tym obiektem. Środek z prawej strony, trybuna zachodnia tego obiektu. Fajnie się prezentuje, trochę przypomina mi takie bardzo ekskluzywne centrum handlowe.
ale jest to stadion. Zobaczymy, czy funkcjonalny, zobaczymy, czy będzie dobra widoczność, czy będzie dobrze nam się oglądało i przede wszystkim sprawdzimy, co dobrego serwują kibicom, jeśli chodzi o stadionowy catering. No i miejmy nadzieję, że będziemy świadkami fajnego meczu. Oczywiście też będziemy przyglądać się naszemu duetowi. Zobaczymy, czy będą w składzie Białek i Kozłowski. Jeżeli nie w podstawowym, to miejmy nadzieję, że wejdą z ławki i zaprezentują dobre umiejętności. Moi drodzy, lecimy, chodźcie z nami. Nie operujemy na stadionie Witezę gotówką, tylko nabijamy sobie taki wewnętrzny wallet Gerredom. Meldujemy się ze stadionu Witezę Arnhem. Zastanawialiśmy się, czy będzie nam na głowę kapało, czy będzie wiało. Nie będzie kapało, nie będzie wiało, bo zobaczcie dlaczego. Wygląda naprawdę zacnie. Musimy znaleźć zaraz swoje rzędy, ale chcemy jeszcze pochodzić sobie, zobaczyć mniej więcej, co tu mają do zaserwowania, jeśli chodzi o jedzonko. Jest 17:37, a mecz? 18:45. Za godzinkę. Godzinkę z minutami. 15 euro. Bardzo fajny, nawiązujący do tego, co się dzieje obecnie. Nawiązujący do tego, gdzie byliśmy dzisiaj. Do wszystkich rocznic związanych z operacją Market Garden. Bardzo fajny. Były też dedykowane koszulki z tego tytułu. Sporo kibiców kupowało. Byliśmy też w sklepie klubowym. Widzimy, że już głośni są kibice Volendam. Rozgościmy się, zobaczymy co gdzie jest i po prostu za chwilę to spotkanie się rozpocznie. Będziemy zaraz coś zajadać. Jest stoisko, gdzie są snaki z frytek. Tutaj są drinki. Kolega nie wie co mówi, bo ja mówię w innym narzeczu, ale uśmiechnął się, także wie, że jestem kibicem. Są miejsca, gdzie można usiąść. Wszystko to jest bardzo fajnie zorganizowane. Podoba nam się tutaj. Trochę się czujemy jak w galerii handlowej. No nie wiem, ja bym skorzystał z szansy, że jeszcze nie ma za dużo ludzi i po prostu coś zszamał, bo potem będziemy przyglądać się temu, co się dzieje na boisku. Wszystko to jest bardzo fajnie zaplanowane. Zobaczcie, toalety po jednej i po drugiej stronie takich stoisk. Nie trzeba tego szukać, są dobrze oznakowane. Robi to robotę. No i przede wszystkim na głowę nie kapie, jak na niektórych naszych polskich stadionach. Zaczynamy konsumpcję właściwą. Pierwsza podpowiedź dla polskich klubów. Czy nie może być takich ławek razem? Stół i dwie ławy z boku, żeby można było coś zjeść. Zaczynamy od frytek z majonezem. Zobaczcie, jak one są grube. Wielkie kawałki wykrojone bezpośrednio z ziemniaka. Mój dietetyk teraz łapie się za głowę, a ja po prostu jem to całym sobą. Holendrzy po prostu są królami frytek. I to widać na tym przykładzie. Nie są tłuste, idealnie ciepłe. Co do pozostałych dań, musimy poczekać na Cichego, naszego patrona, który na co dzień mieszka w Holandii, bo on będzie umiał to wszystko ponazywać, bo my wiemy, że w jednym jest krokiet, że w jednym jest jakaś turbo saigonka. Mimo, że były kolejki, wszystko idzie płynnie. Przepustowość jest bardzo duża i dzięki temu każdy, kto jest głodny, wchodząc na stadion Witezę, otrzyma posiłek i może przystąpić do kibicowania nie z pustym, a z pełnym żołądkiem. Jest oddzielny punkt, gdzie są tylko i wyłącznie dania jedzeniowe, snaki różnego typu, właśnie te, które tutaj kupiliśmy, jeszcze dojdzie kolejne, a w drugim mamy tylko i wyłącznie stoisko z piciem. Są napoje gazowane, jest piwo, jest wino, piwo pełnowartościowe, normalne, zimne. Dzięki temu, że jest ten system tych płatności kart przez kart, nie tracimy czasu na wydawanie reszty, na to, czy ktoś ma drobne, czy nie ma. Wszystko to idzie sprawnie, szybko i o to chodzi na stadionie. Mamy cassoufle, czyli zapiekany ser w bułce. Małe kęsy, bo jest dużo do spróbowania. Uwaga! Jaki to jest ser? Ten ser, który śmierdzi jak skarpety. Nie taki zwykły Gouda. Intensywny. Po co tak wielka buła do i tak już tłustego sera? Żeby się dopchać, żeby się napchać, żebyś co 3-4 razy nie musiał wracać. Ta panierka jest taka trochę, przypomina mi panierkę z filetów rybnych. Frikandel. Sama nazwa wskazuje, że to ma być frikas, frikas. Zobaczmy, co to za frikandela. Uwaga. Mięso mielone, mocno pieprzne. Środek taki trochę jak na kotlety mielone. Nie wiem, jakie to jest mięso, na pewno jest wieprzowe. Ta frikandela robi robotę. Mocno pikantna, mocno przyprawiona i do tego ta buła. Ależ to jest pikantne. Pikantne, pieprzne w sensie. Pojedynek
z klasycznymi hot dogami byłby pasjonujący. Turbo Saigonka. Co to za Saigonka? Lumpia. Lumpia. Taka nazwa trochę niezbyt pozytywna mi się kojarzy z lumpem. Kapusta. Jest kapusta, jakieś inne warzywo, chyba marchewka. Wszystko to jest głęboko robione w głębokim tłuszczu, tak jak jest robiona klasyczna Saigonka. Fajne, ale bez mięsa. I to? Frikandela solo. Powiem tak, w bułce smakowała dobrze. Co ci przypomina ta frikandela? Przypomina mi takiego dużego paluszka. Ale jak cygaro, to z wąsem, wiadomo. Kubańska. Nie no, tak naprawdę frikandela holenderska. Smacznego. I ostatnia na liście, najdłużej na nią czekaliśmy, bo nie było. Real Time Croquet. Jak pocisk. Dwójka taka zmutowana trochę, no. Taka po sobocie. Co tu się strzało? Ten krokiet, jak się go rozgryzło, wygląda jeszcze gorzej jak przed rozgryzieniem. No to jest w środku to mięso, to nie wygląda to apetycznie. Nie wyglądało przed rozgryzieniem i po rozgryzieniu też. Frytki, miejsce pierwsze. Frikandela w wersji czy z bułką, czy bez bułki, miejsce drugie. Ser trzecie, Saigonka czwarte, turbo Saigonka, krokieta to. To nie, to nie. Ile za to wszystko zapłaciliśmy? Spielberg na pewno wam pokaże to na tablicy, bo płaciliśmy tą magiczną kartą. Około 3 euro, tak trzeba liczyć. Około 2-3 euro za jedno danie. Około 22 euro za te wszystkie rarytasy. Ciekawe kulinarne doświadczenie stadionowe. Lecimy na trybuny, moi drodzy. Najlepszego. Dużo rocznicowych kwestii. Spotkanie rozpoczął jeden z weteranów, który przechodząc przez wszystkie trybuny dostaje tak zwany standing over. Polaków w pierwszym składzie. Także myślę, że dzisiaj będziemy świadkami ciekawego widowiska. O, będzie szansa. Rzut wolny dla ekipy Witezę. Trzecia minuta. Będą bramki w tym spotkaniu. Mówię to ja. Jarząbek Wacław. 15 minuta właśnie dobiega w tym momencie. Szkoda sytuacji Bartosza Białka w początku. Wygrał już pozycję, ale przegrał pojedynek 1-1 z bramkarzem ekipy Wolenda. Ciekawostka, spójrzcie na ławki rezerwowych. Nie ma żadnego zadaszenia. Wszyscy siedzą sobie na normalnie fotelach, no ale nie musi być zadaszenia, bo nie ma nad nami, tylko jest dach. Ale ciekawostka, bo na niewielu stadionach jest taka właśnie sytuacja. Po stracie Kacpra Kozłowskiego bardzo groźna sytuacja w ekipie Wolendam. Oj, dobra piła. 21 minuta. Niestety po stracie Kacpra Kozłowskiego. Bramka dla Wolendam. 0-1. Dobra akcja Kacpra Kozłowskiego. Pracuje nad tym, żeby się zrehabilitować za tą straconą bramkę. Aj! O, ale ruletę zagrał! Co ruletę zagrał? Jak Jacek Dębiński w dobrych latach. Ciekawy arbiter tutaj na linii, nie dość, że ma Copa Mundiale, które pastuje razem z paskami, czyli zamazał po prostu białe paski czarną pastą do butów. No to jest jeszcze tak trochę dziwnie pokazuje, u nas na pewno dostałby delikatną reprymendę od obserwatora, bo pokazuje strasznie nisko, u nas trochę wyżej się pokazuje auty w lewo i w prawo. No i ma też taki charakterystyczny, troszkę taki przyruch. Cały czas mu tak troszkę ramionko do góry skacze. Śmieszne to wygląda.
szkoda, że przegrywają 0-1. Będzie gonitwa, będą gonić wynik. To się nazywa polska akcja. Ma ten zryw Kasper Kozłowski, jak dostanie piłkę, ma to bujnięcie na pierwszym metrze, ma to odejście. Asysta Kozłowski, bramka Białek, 1-1, jeszcze będzie Witezę walczyło. Bramkarz ekipy Volendam, wypożyczony z Interu, Mediolan, chciał wybić piłkę. Bartosz Białek go blokował i w tym momencie, będąc w polu karnym, Bartosz Białek został powalony ciosem przez tego bramkarza. Sędzia wydał rzut wolny pośredni za to, że zawodnik nasz, Białek, był za blisko i nie pozwalał bramkarzowi wznowić. Ale ja bym chętnie to sprawdził na warze, bo no, tam był cios wyprowadzony i dostał Białek w twarz. To, że go blokował, nie uprawnia bramkarza do tego, żeby walił go w twarz, w polu karnym. Ciekawa sytuacja bardzo. Dla mnie rzut karny i czerwona. La, 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 la. Wszedł Kozłowski zmęczony. Na pewno zapisał się w protokole w tym meczu, bo strata, po której padła bramka, i potem asysta, po której gola zdobył Bartosz Białek. Siedemdziesiąta ósma rocznica również wydarzeń związanych z II wojną światową, operacją Market Garden. Byliśmy dzisiaj drill, byliśmy w Edę. Miało być tak, że właśnie w 78 minucie będą oklaski przez minutę na trybunach, i tak się faktycznie stało. 12 minut szans dla Witezę na to, żeby wygrać to spotkanie. 85 minuta, pobiegał Bartosz Białek, zszedł z boiska. Dwie zmiany, wszystko na jedną kartę. Trener gospodarzy chce ten mecz wygrać. No! Bronią się niesamowicie piłkarze Volendam. Moi drodzy, pożegnania nadszedł czas. Żegnamy się z Holandią, żegnamy się z Arnem. Myślę, że byliście świadkami ciekawego odcinka. Było trochę historii, było trochę sportu, było trochę gastronomii, czyli wszystko to, co mi się lubią najbardziej. Jeżeli Wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić lajka, suba, kliknijcie w dzwoneczek. Mamy ambitne plany na najbliższy czas. Także bądźcie z nami w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Pozdrawiamy Was z Arnem. Ja bym się